Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Zapraszam Cię na kolejny odcinek z tej gry. Będziemy dzisiaj tuningować Lowridera, a przynajmniej postaram się. Mam mało kasy, 1 400 000 dolarów. Mam nadzieję, że starczy na jako taki tuning tego samochodu. Na pewno nie starczy na wymaksowanie jego, zrobienie z niego potwora. A, taki mały smaczek odnośnie tego auta. Gdy się wsiada do niego, dodaje taki... Tak fajnie brzmi, posłuchaj. A wcześniej tak fajnie brzmiało. Tak je zrobił. Nie wiem czemu. Nagle jest bez dźwięku. No cholera jasna. Dobra, nieważne. Ta autka wygląda nawet spoko. Ma fajne deski tutaj na pace. Podoba mi się to. Jedziemy sobie do warsztatu Benego zrobić z tego auta cudo. Bierzemy sobie odpowiednią muzykę. To znaczy, właściwie nie jest to odpowiednia muzyka. Bo ten samochód da się zrobić na tak zwanego hot roda. Czyli bez jakichś tam większych dupereli w środku, bez jakby to ująć. Bez wypasów, bez super wyposażenia, bez głośników. Nie wiem, czy będzie tu hydraulika. Samochód ma być super niski, ubogi, wyposażenie, bardzo toporny, bym powiedział. W środku nie ma być praktycznie nic, poza kierownicą i pedałami z dźwignią zmiany biegu. Zobaczymy, jak będzie wyglądał tuning. Jestem strasznie ciekawy tego. Chociaż w poprzednim tuningu, gdzie tuningowałem Lowridera... Nie wiem, zapomniałem, jak ten styl się nazywa. Ale możecie sobie podejrzeć w ostatnim odcinku właśnie z tuningowania. No, to było przegięte, naprawdę. Ale dzisiaj zajmujemy się tym hot rodem. I są nowe felgi właśnie dla tego hot roda dodane do gry. Zobaczmy, co się da z tego gnoja zrobić. Jestem ciekawy. Vapid. Tuningujemy. Ulepszamy. Jest tylko jedno ulepszenie, jedna możliwość ulepszenia, bo w tym poprzednim samochodzie, w samochodzie z poprzedniego tuningu można było wybrać sobie pomiędzy dwoma ulepszeniami. Z tym, że problem jest taki, że musisz wybrać, a nie widzisz, jak to ulepszenie, wpłynie na samochód, więc... Wybierasz albo drugie, albo pierwsze, ale dopiero jak kupisz, to zobaczysz, o tak, samochód się zmienia, no fajnie. Tutaj takiego ciężkiego wyboru nie ma, po prostu auto wygląda od razu tak. I tył się obniżył, mamy tutaj chyba jakiś zestaw hydrauliki podpięty pod akumulatory, ciekawe. Pancerzy hamulców i silników czy skrzyni biegów nie będziemy kupować. Samochód, nie zależy mi na tym, aby ten samochód jakoś super dobrze jeździł. On ma wyglądać na obecną chwilę. Później sobie go najwyżej przerobię. No i zobacz, niestety tych opcji tuningowych jest tu jak na lekarstwo. Moim zdaniem mało. A mnie bardziej, a najbardziej interesują te opcje tuningowe z wyglądu zewnętrznego. Nie wiem, jaki tutaj sobie... A, to mi się bardziej podoba. Myk, drzwi. Siatkę możemy sobie zainstalować. Ja wiem, ta siatka nie bardzo mi się podoba. Ja bym jej nie dawał. A zobaczymy, może później dam. Wydech. O, i tutaj mamy trochę więcej opcji. O. O. No shit. No to już jest spoko. To jest bardzo fajny wydech. Kurczę, pierwszy raz widzę tak fajnie schowany w karoserii wydech. Super to wygląda. Taki boczny też mi się bardzo podoba, ale założę się, że najmniejsza część osób wybrała taki. Chyba, że ktoś dla jaj. No jest to hot rod, więc niech będzie hot. Grille. O, tutaj jest więcej tych opcji. Co by tu wybrać? To mi się podoba właśnie w salonie Benego i ogólnie w tym pomyśle tuningowania takiego hardkorowego w GTA, że ten tuning naprawdę jest hardkorowy. Zmienia się bardzo dużo, a nie jakiś tam mały element, który tak niewiele wnosi nawet do tego wyglądu. Spoko. Maska. Kilka masek. Wow. Fabryczna jest spoko. Nie wiem, czy chcę jeździć bez maski. No, ten samochód naprawdę fajnie wygląda z maską, moim zdaniem. Z tym ogromnym wlotem powietrza, no już nie do końca. Ale z drugiej strony jest to hot rod. Więc możemy tu zaszaleć, ja bym dał to. Klaksony, dajmy ciężarówkowy. Hydraulika, o proszę.
Jak się fajnie otwiera. Wybieram hydraulika, bagażnik się śmiesznie otwiera. No kurde. Poczwórne pompy. Jak z... Ile to kosztowało? 250 tysięcy? Wnętrze. O kurde, tutaj jest trochę wykończenia. No tu możemy coś popatrzeć. O. Klatka, aha, kapuje. Nie, tego to nie chcę. Kolor wykończenia. Ja bym tu dał... Coś jasnego, żeby to było widoczne, że my zmieniliśmy wnętrze. Dajmy sobie diamentowy błękit. Zdobienia. No figurek? Ja nie wiem, ja nie lubię tych figurek, coś. Deska rozdzielcza. Okej. Okay. Wskaźniki. O. Retrofura, fotele. To jest dobre. Wow. Wow. Ex-dead proof. Taka kanapa. Zjadam to. Lekkie fotele wyścigowe, ale to jest... Wow. Kierownice. O, i tutaj jest trochę inny zestaw tych kierownic. Ale nie, łańcuchy są, dobra. Sporo tych kierownic jest, no muszę przyznać. Jest trochę tego. Krążownik szos. Niech będzie. Dźwignia zmiany biegów. Co może wybrać tutaj YouTuber? Albo tłok, albo mikrofon. Biorę mikrofon. Lakietki. Aha, to jest to z tyłu. Oczywiście neonowe, tylko no właśnie. Ta szyba tu troszeczkę przeszkadza, moim zdaniem. Nie pasuje to. O, coś, Ben chyba nie zapłacił rachunku za prąd, bo światło mu bryga w salonie. Dajmy San Andreas. Kolor świateł. Dobra. Myk. O, i tu można dać zestawy neonowe. W poprzednim tuningu ten samochód był tak wysoko zawieszony, że to raczej nie miało większego sensu. Kolor. Ale te neony też są tak cofnięte tutaj i chyba nie będzie widać. Tak myślę. Dajmy czerwone. Dobrze, oznaczenie. Wow! Kozak. Jakieś takie rdzawe, ale te płomienie fajnie wykonane są. Wow. Takie coś. No szkurde, to mi się bardzo podoba. Takie wojskowe, co jak bombowiec właśnie. Tablice. Okej. Okay. Oho, ale fajnie, można sobie taką tablicę dodać, ale super. Vapid, podoba mi się, niech będzie. A, jeszcze rejestracja. No, to olać, to nie musimy sobie montować. Kolor podstawowy. I tu się zmieni odcień. Jasny fiolet, a jeszcze będzie można perłę dodać, to będzie ciekawe. Błękit. A ja bym tutaj coś innego dał. Nie, to się za mocno świeci. Błękit jakiś. Myk. I do tego perła. O, fajnie, że ta rura też się zmienia. Kolor jej w sensie. Tych siatek z boku specjalnie nie chciałem sobie dawać, bo one tak moim zdaniem tandetnie wyglądają. Lodowa biel, będzie się fajnie błyszczał. Kolor wykończenia, to już patrzyliśmy sobie. Dodatkowy kolor. Aha, tu się zmienia zderzak i grill. I chyba kratka w środku. Aha, obramowania, okej, okay, spoko. No to... O, no to fajnie, że można sobie to zmienić. Ty. Podoba mi się. Pasuje do wnętrza. Dobrze, mamy to, mamy to. Ojej, nie chcę wychodzić. Dach. Wow! Wow! To się jakoś zakłada? Nie mam pojęcia. Ale to jest osłona przeciwsłoneczna. Ile kosztuje sprzedaż? O, niecałe pół miliona. Co? Wow! Ale fajnie.
Jeszcze coś takiego można zrobić. Podoba mi się zasłonięta paka. Niech będzie. Skrzynia to na razie nie, turbo też nie. Koła, rodzaj Q. Ile mam jeszcze kasy? Ja jeszcze mam z pół miliona. Ej, to są jakieś inne, ja ich nie widziałem. Super sprawa, ziomek. Ole Bayer. Nieźle, biorę te. Super. Aha, jeszcze są te. To są te wcześniejsze, ale... Modyfikacje będą... To ciekawe jest. Nieźle. Kolorku. No tutaj jest niewiele można zmienić. Dajmy sobie takie miedziane. Kuloodporne. Projekty opon. No tutaj raczej mi ten z tych kolorów nie pasuje. A te białe nie wyglądają dobrze. Bardziej bym widział to w samochodach takich czystych, ładnych, jakichś lowriderowych, ale nie w takim rad stylu. Fajnie to wygląda. Dobra, to już sobie mamy. W sumie można dać tutaj atomik. O, niech sobie będzie. Dym spod opon, czarny. Szyby. Nie, limuzynowe tutaj na pewno nie pasują. Ja chcę, żeby było to wnętrze widoczne. No i to tyle. Zostało mi niecałe pół miliona kasy. Nie tunigowałem jakoś tam pod względem osiągów tego samochodu, ale moim zdaniem wygląda naprawdę w porządku. Nie no, ej serio, to będzie chyba jeden z moich ulubionych samochodów, jeśli chodzi o wygląd. Strasznie mi się spodobał. Nie jestem jakoś fanem Hot Rodów, ale zawsze jakoś przykuwał moją uwagę ten model. I no właśnie, też jestem ciekawy, jakie on ma modyfikacje bez tego tuningu lowriderowego. A skręca kozacko. Już na tym etapie, bez w ogóle żadnego tuningu, bardzo fajnie skręca, mocno dosyć. Nie jest szybki, nie będzie teraz szybki. Zobaczmy, jak w środku to wygląda. O, tak sobie wnętrze wygląda. To, co widzieliśmy zresztą w warsztacie u Benego. No ale, no co, my będziemy podziwiać ten samochód z zewnątrz. On jest, kurde, mega niski. Jak działa tutaj hydraulika? Tak sobie działa. Czyli standard, tak? Jeśli chodzi o lowridery. Nie wyskakuje jakoś super mocno, ale obniżony wygląda spoko. Jej. Spoko opcja, no powiem, że naprawdę jest ekstra pod tym względem. Ten lowrider chyba najbardziej mi się podoba, jeśli można to tak nazwać. To jest hot rod. Nie można mówić, że to jest lowrider. Trzeba te tuningi troszeczkę rozróżniać. Chociaż ja też nie jestem w tym jakiś super dobry, to jednak na tyle rozróżniać potrafię, żeby powiedzieć, że to nie jest lowrider. Aż też jest, kurde, obniżony. Cholera wie. Ciekawe, czy przejadę przez krawężnik. O, przejadę. Bo był taki lowrider, który był tak niski, że nie mógł się przez krawężnik przecisnąć. To była masakra. Jak sobie wygląda. No dobra, zobaczmy go dookoła z zewnątrz. Tak wygląda. Tu ma jakieś skreślone samochody. Spoiler jest spoko, ładnie to wygląda wszystko. Pasuje przede wszystkim, no. I ten wydech. Moim zdaniem jest ok. Można tak zostawić. Prawdziwy hot rod. Ojej. No i w takim właśnie stylu myśliwcowym, jak z War Thunder. Nie wiem, czy grałeś War Thunder, to jest taka gra online, gdzie się lata samolotami różnymi. Właśnie z takich starych epok. I to mi się tak kojarzy, ale bardzo mi się spodobał ten tuning. Jeśli chodzi o aspekty wizualne, no nie wiem, jakby go ulepszyć, jakby tam śmigał. Z tego, co zauważyłem teraz, mogę powiedzieć tobie, że naprawdę auto jest bardzo przyczepne. Jak na taką wielką budę. No i to naprawdę przykuwa uwagę. Chociaż był jeszcze jeden taki lowrider, który też był dosyć przyczepny, bo jeździłem. Chociaż ja go nie posiadałem osobiście.
ale był bardzo przyczepny, super niski i w ogóle taki płytki, można powiedzieć, taki wąski. Nie wiem, jak to inaczej określić. Zainstalowałem sobie tutaj czerwone neony, ale nie wiem, czy by nie były lepsze jakieś inne. Na przykład jakbym dał białe. To jest standardowe, jak się kupuje, to dostajesz białe neony. Pod kolor, wnętrza i... no, tych elementów dodatkowych, zderzaka i rury, tej rurowania tego z tyłu. Myślę, że to by było fajniejsze, ale auto i tak wymiata. No i tak wygląda bardzo fajnie. Będzie sobie tutaj u mnie w garażu na górze. No nie wiem, czy będzie obok tego drugiego lowridera. Mogę w zasadzie je wpakować tu chyba. Tak, to jest jego miejsce, ale tutaj nie ma tego drugiego lowridera. A tak, jestem też ciekawy, bo leci dym z tych tutaj rur wydechowych, a jestem ciekawy, jak będą wyglądały płomienie z tych rur. Czy też będzie buchało, czy też nie? Powinno. Nie, nie bucha, może za słaby tuning jeszcze, ale dużo dymu leci. To wygląda naprawdę kozacko. No, zajebiste są te tuningi u Benego, muszę przyznać. Tutaj możemy sobie właśnie porównać te dwa nowe samochody, jakie zostały dodane. I weźmy sobie... O, zamiast Sentinela, właśnie te dwa nowe samochody. I tak wygląda ten lowrider z poprzedniego tuningu, a tak wygląda ten nowy. I myślę, że to są najciekawsze samochody, jakie możemy stuningować. Ten pickup wygląda bardzo fajnie, a ten nie wygląda bardzo fajnie w moim odczuciu, ale każdy ma inny gust. Co jest w nim ciekawe, to, że wygląda inaczej niż wszystkie inne samochody w GTA, dlatego chciałem go mieć w swoim garażu. Bardzo Ci dziękuję, że byłeś na tym odcinku. Mam nadzieję, że Ci się podobał tuning chyba jedynego Hot Roda w GTA Online. Trzymaj się, na razie, pa pa. Warcraft albo inne takie gry, które możecie też u mnie na kanale zobaczyć, ale nie tylko. No, ja Minecrafta akurat nie nagrywam, ale mam zamiar inne takie podobne gry nagrywać, typu Scrap Mechanics albo jeszcze inne gry, gdzie się właśnie buduje różne rzeczy, bo to mnie strasznie jara od młodych lat, jakby jest to czymś.